W dzisiejszym odcinku. Ja już mam też na wszystko. Jestem komendantem. Uważaj. Kolesia też chyba załatwił, bo ma tutaj trofea. A mówi ktoś karetkę, szybko. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Dzisiaj jest wielki dzień w mojej karierze policyjnej. Otóż zostaję dzisiaj komendantem. Juhu! Normalnie, kurczę, jestem taki podekscytowany. Tak się składa, że dzisiaj jest właśnie przyjęcie na komendzie i wszyscy świętują, że kurczę, właśnie ja zostałem komendantem. Bardzo dużo czasu mi to zajęło i musiałem się właśnie tutaj poświęcać, rozwiązywać tysiące spraw, ale w końcu się udało. Już tutaj widać baloniki, grillek już z tej właśnie okazji, także superancko. Już tutaj przychodzę. O, dzień dobry, witajcie wszyscy. Witajcie, kurczę, witam panią. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tutaj jest ładnie, jak kolorowo, kurczę, świętujemy dzisiaj, co? Jaka tutaj imprezka, normalnie wszyscy tańczą, widzę. Jest naprawdę wesoło. Jak tam, kurczę, wygląda sprawa? Tak, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przygotowaliśmy dla pana wszystko, tutaj ma pan ciasteczka, tutaj owoce, nawet kaweczka, jak pan taką białą, z trzema łyżkami cukru, jak pan lubi. O, dziękuję bardzo, dziękuję pani. I ja przyniosłam, bo miałam, wie pan, ślub, no ale uciekł mi normalnie z wesela, hop, i ja pan tutaj przyniosłam mój tort weselny, o trochę... No, że mój, no ale taki dobry, że nie mógł się zmarnować, prawda? No jasne, kurczę, zjemy, proszę pani, kurczę, jakie tutaj ładne ten, na górze tortu, nie no, naprawdę pyszny jest, tutaj sobie tak skubnąłem trochę, ile prezentów to wszystko dla mnie? Tak, ja też mam dla pana prezent, proszę, ale niech pan potem odpakuje, bo to nie jest niespodzianka, zatem niech pan nie odpakowuje teraz, to jest niespodzianka, dobra? Dziękuję bardzo, dziękuję, kurczę, jak się cieszę normalnie, że zostaję teraz komendantem, ja teraz, kurczę, zadbam o to, żeby to miasto było mega w 100% bezpieczny, nie będzie żadnych, kurczę, napadów, kradzieży, rozbojów, nic z tych rzeczy. Rozumie pani? Tak, wiem. Ja za pana trzymałam od początku kciuki, od początku nie lubiłam tamtego komendanta strasznego, co teraz jest w więzieniu. Za pana trzymam zawsze kciuki i może pana teraz zaprowadzę do pana nowego biura, pan jeszcze nie widział. No jasne, z chęcią chciałbym zobaczyć swój nowy gabinet. Ja nie mogę, już się nie mogę doczekać, także pani mnie prowadzi. Tak, kurczę, tak. Superancko, superancko, lećmy. Tutaj okay. Miał pan pierw gabinet, ale tutaj to już nie, to teraz inni pracownicy, a pan ma normalnie biuro na trzecim piętrze, proszę pana, już na trzecim. O, to jakieś widoczki pewnie ładne. Proszę. Gabinet komendanta G-Playa, rzeczywiście, jak ładnie podpisane, dziękuję, kurczę, naprawdę super. Dobra, wchodzę. Jacie, to jest moje marzenie się spełniło, mieć taki gabinet, kurczę, komendanta. Jezu, jak tu jest pięknie, normalnie... Nie no, coś wspaniałego, dziękuję, kurczę, bardzo mi się tutaj podoba i no takie widoki na całe miasto i w ogóle tutaj tak. Widzę moje same ofiary, tak. Które już tutaj pokonałem, także trofea są, coś pięknego, proszę pani, dziękuję. Niech pan sobie tutaj poogląda, a ja idę tam dalej przygotowywać, bo już kiełbaski, proszę pana, czuję, że się za chwilę spalą dobra, się, dobra, idę. Dobra, także dziękuję, ja tutaj się rozgoszczę. Jaka kanapa, poskaczemy, uhu, jak kurde fajnie, normalnie kozacko, tutaj jeszcze prezent. Ty dostaję. Normalnie bycie komendantem to jest coś pięknego. Ja sobie tutaj później to rozpakuję. Mam tutaj nawet swoje krzesełko, laptopa. Także teraz będę mógł tutaj się obijać. Normalnie innym będę rozkazywał, żeby wykonywali właśnie moje polecenia. A ja tu w gabineciku właśnie sobie będę siedział, oglądał rybki i tak dalej. Także normalnie jestem mega podekscytowany. Okej, także wychodzimy z gabinetu. Idziemy na imprezę, bo tutaj już zobaczyłem właśnie, jak to wygląda. Normalnie jest coś superanckiego. Najlepszy dzień chyba w moim życiu i w mojej karierze policyjnej mnie spotkał właśnie dzisiaj. Okej, także idziemy i imprezka. Halo, halo, gdzie jest komendant? Gdzie jest nowy komendant? Tutaj jestem, panie burmistrzu. Witam, zostałem właśnie dzisiaj komendantem. Imprezujemy, burmistrz tak. poimprezuje z nami, ma chęć na kiełbaskę? No gratuluję, ale jest ważniejsza sprawa. Po pierwsze, przyniosłem pana nową legitymację, proszę bardzo, także gratuluję, ale no niestety musi pan ode mnie oddać pierwszą reprymendę. Proszę pana, tu jest tak głośna muzyka, że nie słyszycie telefonów w ogóle. Napad na bank jest. Jaki napad na bank? Jak to, kurczę, dzwonił do nas burmistrz i że jest napad? Czy ktoś do nas dzwonił ze skargą, tak? Tak, dzwonili z banku, proszę pana, i tam w tej chwili właśnie
ktoś kradnie grubą kasę, musi pan nie, tam jechać. O nie, kurczę, jeszcze ta pogoda, burza jeszcze na, najgorsze. Dobra, to ja tutaj zbieram posiłki, panie burmistrzu, kończymy imprezę, ludzie, słuchajcie, kończymy, zamykamy, kurczę, imprezę, koniec muzyki, zbierajcie się, ubieramy się w swoje wdzianka i, kurczę, ruszamy na akcję, ratować po prostu bank. Okej, okay, burmistrzu, ja tutaj już cię zbieram, także wychodzę. Dobra, dobra, już kurczę, wszyscy się zbieramy, idziemy rozwiązać tą sytuację, także niech po prostu burmistrz nam zaufa, także ja nie tracąc czasu już uciekam i biegnę szybko do samochodu. Do widzenia! Gipley jak najszybciej pojechał do banku. Dobra, wszystko już przygotowane, ekipa czeka, ja właśnie teraz udaję się tutaj do banku i musimy właśnie ustalić plan. Ogólnie mamy tutaj komandosów, saperów, ogólnie saper, słuchaj, jak będzie jakaś bomba, to ty ogólnie ją jak coś po prostu od razu dezaktywujesz, żeby nie wybuchała, a wy komandosi, słuchajcie, będziecie się mnie słuchali, ogólnie nasza ofiara jest właśnie w środku podobno i ogólnie on nam teraz tak łatwo nie ucieknie. Wy jak będziecie za mną szli ogólnie, bo ja będę szedł pierwszy, będziecie mnie po prostu osłaniać, a ja ogólnie będę chciał właśnie jako komendant, kurczę, tutaj pojmać go i weźmiemy go, wsadzimy do pierdla. Także plan jest prosty, ja tutaj już może wchodzę, sprawdzimy. O, widzę go tam, okej, okay, także otworzymy drzwi. Stój, cwaniaku, kurczę, zostajesz porwany. Dostaliśmy zgłoszenie, że okradasz tutaj bank i właśnie, że tutaj pani ci musiała wypłacić pieniądze i że szantażujesz, kurczę, na glebę. Słuchaj, ostrzegawczy leci, masz kłaść się, tak, w ogóle jesteś, ty nawet człowiekiem chyba nie jesteś, co? Jesteś jakąś, kurde, maskotką, słuchaj, kładź się na ziemię, tak. Będziesz siedział całe życie w pierdlu, rozumiesz? Tak, ja już mam też na wszystko. Jestem komendantem, kurczę, i właśnie cię tutaj pojmuję. Nie obchodzi mnie, że masz dość mnie, słuchaj, biorę po swoją... Mam dość wszystkich. Wszyscy mnie torturują, biją mnie cały czas, ja chcę się ich pozbyć. No to może się dajesz im bić po prostu, jak się dajesz bić, to cię biją, rozumiesz? Słuchaj, wszyscy nie biją. Teraz uciekam, kurczę, nie uciekniesz nam, tutaj z ekipą właśnie przyszliśmy do ciebie i słuchaj, stój tutaj. Widzisz? Ej, stój kurczę, ty, cwaniaku jeden, ty pluszowa maskotko, no ja tu kurczę już przyładowuję broń, słuchaj, o nie, coś mu wypadło w ogóle, co to jest, jakiś pamiętnik, stój, kurczę, słuchaj, rozumiesz? Muszę uciekać od ciebie, myślisz, że co, pokonasz mnie, ja jestem buddy, wszyscy mi mówią kick the tak, buddy, kurczę, co nie obchodzi mnie to. Ja jestem tylko buddy jest, a wszyscy mówią kick. Dobra, co, słuchaj, to trzeba cię kiknąć, czyli tak? Trzeba cię kopnąć, cwaniaku jeden, ja cię tak? Tu kurczę złapię, stój, na razie, ej, pa, stój, pa. Stój, cwaniaku jeden, ej, co ty tak szybko uciekasz na tym wagoniku, wracaj tutaj, ja nie mogę. O nie, uciekł mi, kurde, uciekł mi ten cwaniak, ja nie mogę, nie wierzę po prostu, że go nie złapałem. Silny jest, kurde, chłopak normalnie nie do zdarcia, dostał kilka strzałów i w ogóle dalej uciekał. Ja nie mogę, co za kozak, ja musimy go złapać, on okradł w ogóle bank, podobno, ukradł normalnie praktycznie 11 tysięcy sztabek złota, ale w ogóle wypadł mu ten pamiętnik, także może teraz go przeczytamy i sprawdzimy, co tutaj jest. Chwila, on coś tutaj napisał. Mam już dość wszystkich, cały czas mi dokuczają. Zemszczę się na nich, ale najpierw wyprowadzę się z tej rudery na Miedzianej 6. A do tego potrzebuję kasy. A tak, bank. O kurcze, on chyba chciał po prostu obrabować bank. O kurde, tu jakiś wagonik w ogóle sam jedzie. Jaka schiza, to jest jakiś duch? Wagonik duch. Jezu, ja kurczę się boję, ja stąd uciekam. Idę na tą kurczę Miedzianą 6. On tam podobno mieszka i ma swoją ruderę. Tak napisał właśnie w tym pamiętniku. Dlatego idę go kurczę znaleźć na tej cwaniakowatej ulicy. I kurde, mam nadzieję, że go złapię i kurczę wsadzę do więzienia jako komendant policji. Nasz nowo awansowany bohater szybkim krokiem udał się do siedziby Badiego na ulicę Miedzianą. Czym prędzej lecimy na ulicę Miedzianą i sprawdzimy właśnie tą ruderę. Mam nadzieję, że możliwe, że spotkamy właśnie tamtego ziomeczka i że właśnie tam odjechał. O, jest ulica Miedziana. Ten Kick the Buddy jest naprawdę dziwnym kolesiem. W ogóle mówił jakieś dziwne rzeczy, w ogóle chciał okraść bank. Okej, także Miedziana 6, to tutaj jest ta właśnie rudera tego dziwnego kolesia najprawdopodobniej. Tak wynika właśnie przynajmniej z tego pamiętnika. Dlatego idziemy właśnie się tutaj teraz rozejrzeć. Okej, nawet ma tutaj w sumie fajnie ogarniętą chatkę. Moje trofea, ha. To on w ogóle pokonał, kurde, Widera? No, creepery i tak dalej to łatwo, ale w ogóle tutaj jakiegoś kolesia też chyba załatwił, bo ma tutaj trofea. Okej, tutaj jakąś kuchnię i tak dalej. Sprawdzimy jeszcze na górze, czy go tu nie ma. Nie ma go tutaj, ale jest złoto, które kurczę od razu tutaj konfiskuje. Tak być nie może, kurczę, że on będzie tutaj na pewno nielegalnie, albo może to już jest kradzione złoto właśnie z banku, które ukradł. Okej, tak
także już tutaj konfiskujemy, ale najgorsze, że go teraz w tym momencie tutaj nie ma i muszę go gdzieś, kurczę, znaleźć, gdzie on może być. Skorzystam sobie jeszcze może tutaj tylko szybko z talety, okej, okay. Także nie patrzcie się, oczy zamknięte, okej, okay. Dobra, już sprawa załatwiona, także możemy ruszać dalej. Także, kurczę, tutaj nic nie widzę podejrzanego, najgorsze, że nie widzę właśnie tutaj jego, będziemy musieli właśnie się tutaj rozejrzeć dookoła. O, tutaj w ogóle jest jakaś dróżka tutaj na tył jego domku, ale z tyłu też nic nie widzę. Dziwna sprawa, okej, także idziemy. Co jest, kurczę, krowa? Gadająca krowa, co ty tu robisz, co? Ja jestem krową Babiego, kiedy Babiego, tylko on tutaj mnie zamknął, bo już nie chciał ode mnie mleka i skazał mnie na śmierć głodową. Proszę. O kurczę, ja ci pomogę, krówko, ja nie mogę, to ten buddy jest naprawdę, kurde, straszny, że tak cię traktuje, wychodź sobie tutaj. No, dziękuję. Okay. No, ja nie mogę, krówko, ale ty biedna jesteś, ja bym w ogóle tak nigdy zwierzątka nie potraktował i bym gdzieś zamknął je na dole w dziurze. W ogóle, kurczę, on jest dobry, ten buddy, czy jest zły ogólnie, jakie masz z nim doświadczenia? On kiedyś był nawet dobry, ale wszystko się zmieniło po tej aplikacji. Każdy zaczął go wyśmiewać i mu dokuczać i zaczął go gnębić i tak się dziwnie zmienił, że zaczął bić wszystkich wokoło. Jakby chciał, odgrasał się za to, że on nie jest jakiś kick the buddy, tylko jest buddy i po prostu wszystkich bił i mnie też zaczął bić, a potem też mnie do tej dziury wsadził i już tak było. Nie płacz, nie płacz, nie płacz, krówko, słuchaj, wiesz może, gdzie on może w tym momencie być, bo w ogóle nie mogę go znaleźć tutaj w jego domku, a ogólnie znalazłem jego pamiętnik i właśnie się dowiedziałem, że tu mieszka, wiesz, gdzie w tym momencie on przebywa? A wiem, no on teraz tam sobie urządził jakąś swoją siedzibę, tędy się iść za tą ścieżką, ale nie radzę ci tam iść, bo on tam straszne jakieś rytuały robi, ja się boję. Nie bój się, krówko, słuchaj, ja cię już uratuję, najlepiej to uciekaj już od niego, słuchaj, uciekaj, zwiewaj i tak naprawdę cię nie pokazuj tutaj w okolicach jego domu, pa. Okej, okay, kurczę, co ona powiedziała, że ten buddy tutaj jakieś rytuały wykonuje, także będę musiał iść to zbadać. Tutaj idzie tędy właśnie ta ścieżka i ta krówka mnie tędy właśnie kazała iść, także sprawdzimy dokładnie. Na szczęście mam już tutaj złoto z banku i oddamy wszystko później do banku, ale na początku muszę dowiedzieć się, co tu się dzieje. Jest jakaś jaskinia, są tutaj w ogóle jakieś pajęczyny, widzę tam jakieś skrzynie, także kurczę, jesteśmy tak naprawdę na dobrym tropie, myślę. Okej, także po cichu tutaj się skradniemy. Mam nadzieję, że uda mi się właśnie rozwiązać tą sytuację. Okej, także po cichutku. Mamasz. O kurczę, tutaj krew widać i są jacyś ludzie. O nie! Mamasz. Nie. Mamasz. Co on robi? O nie, ja wam pokażę wszystkim. Mam już was dość. Chcieliście śmierć na tysiąc sposobów, buddy? Ja wam dam nie uśmiercać cały czas. Jakaś aplikacja. Nie aplikacja. Stój kurczę, buddy. Słuchaj, co ty kurczę robisz temu człowiekowi, co? Przestań kurczę to robić. Dawaj ten miecz. Wyrzucaj go. Ja ci pokażę, chodź panie, ja tutaj jestem taki przestań, silny, patrz. Kurczę, słuchaj, w ogóle uwięziłeś tu pełno ludzi. Co ty tu jakieś tortury urządzasz? A torturuję ich, patrz jak bije. Przestań, stój, kurczę, dawaj miecz. Słuchaj, ty jesteś zły, nie dość, że okradłeś bank, to jeszcze torturujesz ludzi, to już w ogóle podwójne przestępstwo. Okradłem. Wyskakuj z tego miecza, tak? Dawaj go. Nie, okradłem bank, bo chciałem mieć kasę, będę mieć kasę i wtedy przyprowadzę się do większego i będę bardziej torturować tych ludzi, bardziej będę ich torturować. Przestań, kurczę, tak być nie może. Słuchaj, kładź się na ziemię, stój. Ja zostaniesz zamknięty w więzieniu na całe życie, kurde, rozumiesz? Ja na całe życie. Stój. Uciekałam od ciebie, nie złapiesz mnie nigdy, nie złapiesz mnie. Złapię cię, kurde, już masz przekichane, słuchaj. Masz przekichane. Zostałeś uwięziony. Dobra, zaraz cię tutaj... O nie, wpadłem w ogóle w jakąś dziurę. O kurcze, ale się wpakowałem. Komendant Gplay nie może sobie pozwolić na takie wtopy. Słuchaj, kurcze, buddy, ty cwaniaku jeden, zostaniesz tutaj uwięziony, rozumiesz? Ała. Nie, no wypuść mnie, bo ciebie też normalnie zniszczę, ty nie. To zamyślisz. Słuchaj, kurczę, w ogóle tutaj masz jakieś katakumby pod tym domem, rozumiesz? Ty tutaj teraz zostaniesz zamknięty, ja w ogóle, kurczę, muszę uratować tamtych ludzi, których tam uwięziłeś. Ja cię tu muszę zamknąć, słuchaj, idę zobaczyć, czy tam wszystko jest okej, tak, czy ktoś potrzebuje pomocy. Tak, ja tam jest jedna taka, co ją znasz, uwięziłem ją, nigdy gdzie ją uwięziłeś, co?
To jest moje tajemne wejście tam w mojej jaskini. Nigdy nie znajdziesz tego miejsca, bo jest no, tak dobrze ukryte, co? Że... Tajne przejście, nie... kurcze, masz jakieś? Tak, no to super, kurcze, to zaraz je odnajdę. Ty nie myśl, że ty jesteś, kurde, taki mądry cwaniak, bo ja każde tajne przejście odkryję. Także idę, kurcze, zobaczyć i sprawdzę, kto tam tak naprawdę jest i co zrobiłeś. Masz tu siedzieć i słuchaj, i normalnie tutaj za momencik przyjedzie policja i normalnie cię schwytamy i będziesz siedział w więzieniu całe życie, także siedź tutaj grzecznie, a ja idę rozwiązać właśnie tamtą sprawę i w ogóle sprawdzić tamtych ludzi, przecież tam była cała masa normalnie ludzi, bardzo dużo ich tam było i kurczę, on jest straszną postacią, ten Buddy, myślałem, że on tylko tutaj jest złodziejaszkiem, ale kurczę, torturować ludzi i w ogóle takie rzeczy, ja nie mogę. Słuchajcie, ludzie, koniec tego, możecie wychodzić, uciekajcie, zwiewajcie stąd, Buddy właśnie został przeze mnie schwytany, także komendant Gplay właśnie w tym momencie was uwalnia tutaj i zostajecie wolnymi ludźmi. Już koniec tego. O kurczę, w ogóle ile on tu złota miał? Ile mieczy, jakieś miecze. Ja nie mogę, obrobię jego skrzynki tutaj. Ja, ile złota, pewnie wszystko kradzione. O kurczę, a tutaj będzie potrzebna karetka dla pana. To zamówi ktoś karetkę, szybko. Dobra, ja muszę znaleźć tą tajną skrytkę. O nie, w ogóle szkielet jest. Gdzie on tutaj mógł powiedzieć, że jeszcze ma kogoś schowanego? O! Tutaj jest jakaś drabinka, tutaj? Okej, dobra, muszę zejść tą drabinką, bo on powiedział, że tutaj właśnie ktoś jeszcze jest schwytany i tutaj gdzieś jest. Okej, ile tu skrzyń jest? Co tutaj mamy w tych skrzyniach? O kurczę, kościotrupy wszędzie. Halo, nic tutaj nie ma. Halo! O, pani Mariola? Pani Mariola? Została pani schwytana? O, już panią tutaj uwalniam. O, pani Mariolu! O kurczę, dobry. To ten Buddy panią tutaj schwytał i zamknął? Tak, to on mnie schwytał i zamknął, bo był w mojej restauracji pupa i po prostu tam, wie pan co, nie smakowała mu ryba, a ja mu dam, nie smakowała mu budy, nie smakowała mu woda i po prostu tak się na mnie odgrażał. Ja mówię mu, idź pan, jak panu nie smakuje, no to niech pan idzie do innej, no bo tak jest, nie? No kurczę, pani Mariolu, ale ja nie mogę, ale żeby takie rzeczy pani robił za to, że mu zupa nie smakowała, no bez przesady. I mnie tutaj uwięzi, po prostu tutaj nic nie miałam, tylko jakieś łóżeczko i po prostu powiedział, że nikt mnie tutaj nie znajdzie. Tak się bałam, jak dobrze, że pan jest! Nie ma sprawy, pani Mariolu, wychodzimy stąd, uciekamy, ja już go schwytałem do dziury. W ogóle uwięził też krowę i później sam wpadł w swoją pułapkę, gdzie uwięził krowę. Tutaj tych ludzi trzeba pomóc temu człowiekowi. Widzi pani? Dobrze, że pani tutaj nic nie zrobił, tylko panią więził. Tyle dobrego w tym, co? No, przynajmniej tyle, no ale ja się bałam, że tutaj nie przeżyję, że po prostu wszystko pójdzie na marne, cały mój dorobek, proszę pana. Ja no tutaj, zaraz tutaj przyjedzie policja, ja go ogólnie tutaj na górze uwięziłem w dziurze i tak naprawdę schwytamy go za momencik i zamkniemy w więzieniu, także już się nie trzeba o nic bać, pani Mariolu, wszystko już jest bezpiecznie i sytuacja praktycznie opanowana, także jak coś, to pani zawsze mnie poleci komendanta Gplaya, że jest, kurczę, najlepszym komendantem i rozwiązuje każdy problem, pani Mariolu. Także ja idę, za momencik przyjeżdża policja i wszystkich uwalniamy i spisujemy tutaj raport, także dziękuję i do widzenia, pani Mariolku. Gplay z całego zdarzenia spisał raport, a następnie zawiózł Buddy'ego do więzienia. Dobra, Buddy, lecimy dalej, idź. Idź cały czas, kurczę. Już jesteśmy pod samym więzieniem, za momencik wejdziesz do swojej celi, już się pewnie nie możesz doczekać, co? Nieprawda. Ja nienawidzę więzienia, nienawidzę. Znowu będziecie się nade mną znęcać? Ale słuchaj, najlepsze jest to, że mamy dla ciebie pewną niespodziankę, o której się za momencik przekonasz, słuchaj. Okej. Dobra, ogólnie niespodzianka jest taka, że nie będziesz siedział w głównym budynku tutaj więziennym, tylko mamy dla ciebie przygotowaną specjalną celę. Specjalną celę, co? Specjalnie dla takiego wyjątkowego ziomeczka jak ty. Jesteś zachwycony tym faktem? Nie, jaka normalnie specjalna cela, co wy sobie wyobrażacie? Chodź, będziesz tutaj na dworze w ogóle miał celę, to jest najlepsze w tym wszystkim, słuchaj, chodź. Co wy myśleliście? O, tutaj widzisz, będziesz mógł sobie obserwować, tutaj jak będzie jakaś zabawa w kosza czy coś, tutaj będziesz sobie mogła obserwować, jak grają w kosza. Słuchaj, zobacz, tutaj jest cela dla Click the Buddy, czyli dla ciebie po prostu. O, i możesz nie. sobie tutaj wejść, właśnie tam. No, ogólnie 2 metry kwadratowe tutaj ma tylko ta cela. Co? Nawet się nie mogę położyć. Co wy oszaleliście normalnie? Oszaleliście w tym położysz więzieniu. Się, ale wiesz o co tutaj chodzi? Słuchaj, idź tam, będziesz tutaj nawet miał jedną kratkę, słuchaj. A wiesz dlaczego? Bo jak ktoś będzie chciał się poznęcać nad tobą, to przyjdzie i sobie będzie tak bum, bum. Pistona po prostu używał. Podoba ci się, Buddy? Nie podoba ci się? Wypuszczaj mnie stąd w tej chwili,
Nie, słuchaj, za to co zrobiłeś, za to, że torturowałeś ludzi, za to, że ich uwięziłeś, za to, że okradłeś bank, słuchaj, masz tyle zarzutów, że teraz przez całe życie będziemy się tutaj wszyscy, kurczę, wszyscy pracownicy więzienia będą się po prostu tutaj mogli na tobie wyżyć. Pum, pum, będą mieli gorszy dzień w pracy, słuchaj, i myślę, że tutaj będzie duża kolejka się ustawiała właśnie do tej atrakcji, żeby po prostu ciebie tutaj tak uderzać tym pistonem, to jest coś pięknego, co? Podoba ci się? Nie, boli, boli, wypuszczać mnie, ja się na was wszystkich zemszę, szczególnie na ciebie, na tobie, co ty myślisz, ała, ale nic boli. Sobie nie myślę, słuchaj, miłego wychodka, miłego tutaj wysiadki ci życzę, miłego siedzenia w więzieniu, słuchaj, i miłego dnia, ogólnie spodziewaj się dzisiaj wielkich tortur, tak jak ty torturowałeś ludzi, tak teraz oni będą całe życie torturowali ciebie, na razie, trzymaj się, pa! Nasz bohater rozwiązał następną sprawę. Teraz Krasnowice mają najlepszego komendanta, a mieszkańcy czują się bezpiecznie. A wy, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku? Dajcie znać w komentarzu!